chyba że się wydaje, że już przedstawiony projekt po poprawkach, więc chciałbym tutaj dla pani panów radnych powiedzieć, że w paragrafie pierwszym zmienia się zapis o powierzchni 0,487 0,4897 dziesięciotysięcznych hektara, czyli o powierzchni nie łącznej, bo chodzi o powierzchnię wydzierżawianą. I w punkcie drugim tego paragrafu, w ustępie pierwszym, wykreśla się wszystko, a zastępuje się ten cały zapis, który był, zapisem na okres 5 lat. Tak? To już mówiłem na części komisji, a na pierwszej komisji jeszcze nie było, czy na drugiej nie było tej poprawki, także chodzi o te poprawki. Chodzi oczywiście o tę uchwałę, która umożliwi przedsiębiorcy, który zamierza, ma taki zamiar inwestowania w mieście Kolno już na terenach nowych, inwestycyjnych, aplikację o pieniądze unijne w programie sejmiku województwa polskiego, w Urzędzie Marszałkowskim ze środków unijnych. Tak? Czyli taki przypadek już żeśmy przerabiali, jeżeli chodzi o taką inwestycję na starych terenach inwestycyjnych. Tak, to tylko. Dobrze, dziękuję.